Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina. Moi drodzy, stało się, 4090 jest zamontowana w mojej bucie. Spędziłem na tym wczoraj 45 minut i prawie popłakałem się ze stresu. Tak, nienawidzę montować części komputerowych, ponieważ zawsze jakieś problemy wyjdą. No i oczywiście w tym przypadku też było wyrobione gwinty na podstawkach płyty głównej, niemożność zainstalowania anti-sag braketa, tak, bo karty są teraz tak wielkie, że dodają specjalne kawałki metalu, które sprawiają, że nie będą się opadać z jednej strony. Generalnie dużo problemów, ale karta działa, a stos kabli, którym ją musiałem podłączyć w środku, wygląda jak page do chłostania. Tak więc, jeżeli skończę grać na komputerze, będę mógł zawsze się pobawić w jakieś BDSM-owe rzeczy, ale karta działa. Odkryłem przy okazji jeszcze jedną rzecz. Next-genowa wersja Wiedźmina III jest gorzej zoptymalizowana niż cokolwiek, co widziałem w ostatnim czasie i właśnie mi się zacięła cała gra i nie chcę kompletnie ze mną współpracować. Nie! Nic nie działa! Cały obraz jest sfrizowany. Zaraz wrócimy do ponownej... O, nie, przepraszam, odfrizowało się! Okej, dobrze, gra usłyszała, że chcę ją wyłączyć. Moi drodzy, DX12-kowa wersja Wiedźmina III jest jedną z najgorzej zoptymalizowanych rzeczy, jakie widziałem. Włączyłem w tej chwili wszystkie bajery RTX-owe, które są możliwe do włączenia. I tak, gra wygląda nieźle i na razie działa dobrze. Ale niestety nie umywa się do tego, jak dobrze działają inne gry, które są robione na DX12, ponieważ cała ta transformacja Wiedźmina została zrobiona na kolanie, niedokładnie i nie tak, jak powinna zostać zrobiona, tak więc... Gorąco. Tak, gorąco. Gorąco to jest pewnie w siedzibie CD Peredów, jak widzą kolejne porażki za porażkami, ale na razie chcę odpalić grę na najwyższych detalach, aż wam pokażę, jak to wygląda. Ważna rzecz, więc trochę chcę o tym pogadać. Mamy, proszę państwa, grafika, nie, przepraszam, aha, wyłączyłem sobie wszystkie te RTX, może dlatego tak dobrze przez chwilę działało. Dobra, wróćmy w takim razie do tego, jak ta gra wygląda. Mamy RTX-owe rzeczy włączone i jednocześnie DLSS-a na poziomie jakościowym, żeby w jakikolwiek stopniu dało się w tę grę grać, ponieważ niestety, cóż, mam wrażenie, że deweloperzy Wiedźmina stwierdzili, no, kupią sobie te wszystkie najnowsze karty, będą mieli dostępnego normalnie, proszę państwa, to całe generowanie klatek, które ostatecznie może działa dobrze, ale niestety, jeżeli chodzi o nagrywanie tych gier, no to wprowadza całkiem sporo problemów i niekoniecznie jestem tak zainteresowany używaniem tego. A poza tym jest kaszana. Nieużywany jest praktycznie połowa procesora i połowa karty graficznej. A jeżeli nie widzicie 100% zużycia na swojej karcie graficznej, to znaczy, że coś jest nie tak, ponieważ ona jest tam po to, żeby używać jej całość. Tak więc zobaczymy, jak dużo będziemy się bawili w Wiedźminie RTX-owym, czy po prostu nie wrócimy do Ubera w dobrej ilości klatek na sekundę, bez żadnych spadków, może bez DLSS-a, ale coś jest nie tak z wersją DX12 i wszyscy to dookoła wiedzą. Ale nie zajmujmy się tak aż ustawieniami graficznymi, na razie ponapawajmy się tym, jak wygląda ładnie słońce, chociaż cienie się bagują, chociaż mam tutaj wgrane oczywiście jakieś tam modyfikacje, które sprawiają, że ta gra ma działać lepiej, no to niestety, o ile wygląda ładnie, zwykle, czasami, chociaż cienie się bagują, o tyle żre tyle zasobów, że najsilniejsza karta graficzna na rynku nie daje rady. Tak więc kij z tymi opcjami, najwyżej je pozmieniam, nie dla Wiedźmina tak naprawdę te karty kupiłem, tylko dla całego roku gier, które nadchodzą, a na razie zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię. Ja wróciłem do Lesława po moją nagrodę, bo mnie opieprzaliście, że tego nie zrobiłem. Tak więc, mordo, mam nadzieję, że masz mój hajs. Wiedźmin, witajcie. O, witajcie, witajcie i hajs dawajcie. Gdzie moje pieniądze? O, tu, dwa razy więcej, tak jak się umówiliśmy. Proszę, to proszę. Kto? Ale ja dotrzymuję słowa. Proszę, za proszę. Za drugim razem, ale mniejsza z tym. Dzięki. Niech ci się wiedzie. Jeszcze musiał mu tutaj jakiś sarkastyczny komentarz rzucić. Ile tego hajsu? Nie zauważyłem nawet, ile hajsu mi dał. Mamy tyle punktów dostępnych, tyle rzeczy do zrobienia i tyle rzeczy do rozwinięcia. 216 punktów, trochę hajsu. Jest generalnie nieźle. 514 koron. Proszę, proszę, Lesław. Od jednego brodacza do drugiego, od trzeciego. Dobrze się z tobą deala robiła. Dziękuję bardzo. Dzięki temu, że zacząłem się zajmować tymi zadaniami, zleceniami, uwaga, mam dobrą wiadomość, zaczynamy się wypluwać już z tych zadań, które są na naprawdę niskie poziomy. Mimo, że niekoniecznie będę robił wszystkie, nasze najbliższe zlecenie jest na level 13. Nie 7, nie 5, nie 4, a na 13. To akurat niezły całkiem układ. Więcej jest tutaj misji pobocznych, które są na niskie poziomy. Przyjacielska przysługa jest dla Keiry. Naprawdę muszę to w końcu zrobić. Nawiedzony dom to jest z powrotem, idziemy do tego bożątka, które tam było. Gangi
Nowigradu to Tasak, ale nie chcę się bujać z Tasakiem, wolę tego juniora sam znaleźć. Honor złodzieja, nagroda za uwolnienie Riko, pierdoła. No i potem mamy już jakieś tam slamsowe rzeczy, którymi się być może zajmiemy. Dlatego na dobry początek chciałbym zrobić honor złodzieja. To jest to, na czym skończyliśmy poprzednio. Spotkaliśmy tego całego ziomka w kasynie juniora. Mamy pójść do króla żebraków, żeby odebrać nagrodę za uratowanie go. Ale być może jakaś ciekawa walka tutaj będzie, więc podbiegnijmy sobie jeszcze do naszego znaczka zielonego i zawalczmy. Ładnie to wszystko wygląda, te odbicia w wodzie, to światło, ale jak sami widzicie, czasami cienie migotają. To jest coś, czego absolutnie nikt nie chce w grze, migotających cieni, a tutaj to cały czas się pojawia, mimo iż to nie jest wina moja, to jest wina niestety gry i tego, jak ona jest zrobiona, tak więc cóż, trudno się mówi. Widziałem od was sporo porad dotyczących tego, jak powinienem w tej chwili w skille moje inwestować i być może się do tego zastosuję. Ale dopiero za chwileczkę. Mówiliście o zaupgrade'owaniu sobie Quena do wyższego poziomu, żebym mógł używać jego alternatywnej opcji, co bym mógł odzyskiwać życie, kiedy biją mnie przeciwnicy. Zapomniałem, że ten Quen ma w ogóle taką funkcję, tak więc się tym zainteresujemy już niedługo. Mam Arda nie do końca rozwiniętego w moim skill tree, tak więc wszystko to jeszcze jest do ogarnięcia. Chodź, utopcze! Raz, dwa! O, dobra. Atakuj! Ard! I wykończenie. Hell yeah, boy! No i to mi się podoba. Wykańczanie przeciwników na ziemi po Ardzie to jest naprawdę jedno z moich ulubionych zajęć tutaj. Jakiego przekroka zrobił! On chyba na studniówkę się szykuje. Poloneza tańczy. Ach, polonez na studniówce. Wiecie, że byłem bardzo blisko, a nie poszedłbym na własną studniówkę, ponieważ nie miałem żadnej partnerki, kiedy wszyscy dookoła mieli. Nawet mój najlepszy przyjaciel Maciej Hanta-Poremski, który nie miał partnerki, se znalazł dziewczynę tydzień przed studniówką. Ja nie miałem na tyle szczęścia, byłem tak zły. Stąd wychodzą utopce. Niestety nie udało mu się zorganizować plus jedynki na studniówkę w ostatnich dniach, dlatego ostatecznie też musiał pójść sam, więc mimo iż on nie do końca miał taki zamiar, to przynajmniej miałem jakiegoś towarzysza niedoli w mojej studniówkowej przygodzie, ale szczerze nie żałuję. Była fajna ta studniówka, trochę potańczyłem, mimo iż nie z moją własną partnerką, to po prostu się tam pobawiłem. Dodatkowy bonus był taki, że mój tata dołączył do tam całej tej ekipy zarządzającej tą studniówką, więc był opiekunem, łaził cały czas pomiędzy stolikami, ja zresztą byłem wtedy niepełnoletni, zero alkoholu w moim krwioobiegu wylądowało tamtego dnia, zresztą w ogóle nie było za dużo alkoholu na tej studniówce, coś tam może gdzieś tam pod stołami było szmuglowane, nikt do końca się tym nie przejmował, ale ja tam nic nie wypiłem. Odmiennie od gościa, który miał tańczyć na poloneza z najbardziej znienawidzoną wychowawczynią w naszej szkole, to była wychowawczyni jego klasy, został przydzielony do tego zadania, więc stwierdził, że tak bardzo się nawali przed tym tańcem, że po prostu będzie musiało go coś odebrać i zawieźć do domu, zanim przyjdzie czas na poloneza. I udało mu się! Nie zatańczył z wychowawczynią. Odniósł wielki sukces, jego misja zakończyła się powodzeniem. No i teraz zaczyna się niestety bolesny moment tego RTX-a, czyli wejście do Nowigradu. Nie mamy tutaj nawet 60 FPS-ów. Może wszystko wygląda pięknie, ale niestety nie działa zbyt płynnie. Na razie ten odcinek zagramy tak, jak gramy teraz. On dzisiaj i tak ląduje na kanale. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Czy wolicie pełną płynność, czy może... A czemu tutaj są bandyci? Halo, chłopaki, no! Naprawdę nie chciałem musić was mordować, ale nie dajecie mi za bardzo wyboru! Dobra, dobra, panowie, nie mam tutaj jakiejś srebrne odłamki? Nie, no, na zwykłych ludzi to chyba najlepszy będzie, co? Gwiazda tańcząca eksploduje ogniem! O! Tyle by było gwiazdy tańczącej, ja pierniczę! Miałem sobie punkty wydać, a nie wydałem żadnych punktów! Dobra, bandyty! Mnie denerwuje tu ogień! No i fantastycznie. To nie jest wejście do króla żebraków. Okej, czyli nawiedziłem jakichś losowych bandytów w losowej alejce, tylko po to, żeby ich zabić. Ale po prawdzie, to oni zaatakowali mnie. Nie, nie ma tutaj tego wejścia. To jest to wejście, czy to... To są te drzwi? Nie. Zamknięte. Jakoś... O, tutaj... Jest? Nie ma? Jak się tam wchodzi? Dobra, nie mam zielonego pojęcia, jak się tam wchodzi. Obiegnijmy jeszcze raz to miejsce, ponieważ coś mnie koślawo ta gra prowadzi. Tak więc cóż, odpaliłem nawet Cyberpunka 2077, który był wręcz osławiony z tego, jak bardzo źle był zoptymalizowany i ta gra na pełnym RTX-ie, na maksymalnych detalach działa o wiele lepiej niż ten Wiedźmin. Tak więc cóż, no Redzi się nie do końca postarali. Zapukaj! Otwierać! Że ja muszę w ogóle się prosić o otwarcie. Żałosne. Wypijmy butelkę wody na pocieszenie, lecimy do króla żebraków. To Nowigrad zawsze był miejscem, które zżera FPS-y, ale kurna, bez przesady. Chociaż możemy popatrzeć, jak ładnie te wnętrza wyglądają tutaj. Dzień dobry, panie królu żebraków. Tak? Uratowałem twojego krasnoludka. Musisz lepiej dobierać sobie ludzi.
Riko dał się podejść jak małe dziecko. Tak, przyznał się do wszystkiego. Kazałem mu wyjechać z miasta. Powiedział, że cię wynagrodzę, prawda? Tak powiedział. Widzicie, moi drodzy, nie dość, że nie musiałem grać 3 osobnych meczy w Gwinta, dostałem punkty doświadczenia, dostałem jakiś mieczór nawet za to wszystko. Pancerz wojownika Frey, halo! Jakie fajne rzeczy. Honor złodzieja zaktualizowano, ale zobaczmy, co ja takiego tutaj... To jest to, co dostałem? Wow. I niebieski miecz? Wow. Niesamowite. Ale szczodry z ciebie, król żebraków, jednak nazwa zobowiązuje. Ostatecznie jesteś tak naprawdę żebrakiem. Jesus. Dobra, trudno się mówi, lećmy w takim razie przed siebie. Co mamy do zrobienia? Statek, który zmierza na Skellige, kompletnie nie jestem zainteresowany. Ale są te takie pierdoły, które chciałbym domknąć. Przyjacielska? Nie. Nawiedzony dom. Zobaczmy, czego dokładnie chce od nas Bożątko, chociaż może to nie jest Bożątko, może to jest jakaś kompletnie inna sprawa do zrobienia. Koniec gadania o jakimkolwiek performance tego Wiedźmina, nie chce mi się. Będzie trochę mniej FPS-ów przez chwilę, aczkolwiek... Ostateczne moje słowo jest takie, nikt nie może mnie winić, że się nie staram, żeby gra była ładna i płynna. Kupiłem najlepszą kartę graficzną na rynku, żeby osiągnąć taki efekt, ale to niestety nie wystarczyło. Wnętrza za to bardzo ładnie wyglądają, muszę przyznać. Oświetlenie robione przez RTX, a to jest kompletnie inna bajka niż to, co jest domyślnie. Pytaliście się mnie na Instagramie, odpowiem wam tutaj, gdzie jest ten... Podnieś. No fajnie, okradłem kowala. Ale gdzie jest sam kowal? Chciałem z nim pogadać, coś mu sprzedać, kupić? Nie ma? Nie ma tutaj gdzieś na zewnątrz? Nie wiem, to jest jakiś... Dobra, wiecie co, pieprzyć to. Lecimy do questa. Żeby wam powiedzieć, ile zapłaciłem za kartę. Kiedy widziałem początkowe ceny 11 tysięcy złotych albo 10,5 tysiąca złotych, byłem przerażony. Aczkolwiek ostatecznie zorientowałem się, że niedawno cena tej karty spadła poniżej 9 tysięcy na promocji. Wersja Gigabyte OC. A jako, że jestem w stanie kupować rzeczy po cenach netto zamiast cen brutto, stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby tę kartę zakupić. Zbliżają się dwie duże premiery, na które ja chcę być po prostu graficznie gotowy. Tak więc po prostu... 8900 coś złotych zapłaciłem za tę kartę brutto. Ostatecznie dla mnie wyszło mniej, tak więc ja jestem nawet że zadowolony z tego. Nie ma tutaj żadnego sponsora, nikt nie przysłał mi tej karty za zdjęcie na Instagramie. Nie mam żadnych kolegów w Nvidii, którzy dali mi ją za darmo. To są pieniądze, które zarobiłem dzięki wam i dla was także też kupiłem tę kartę, żebyście wy mogli oglądać w lepszej jakości gierki. Koniec dyskusji. Bez szarpania nie ma warkoczy. Przepraszam. Co się tutaj dzieje i gdzie oni gadają? Bo mam wrażenie, że gadali na parterze, a może w piwnicy? Nie wiem. Wejdźmy na razie na górę. Czy ta śniączka tutaj z tym Bożątkiem się bawi? Kto tutaj się znajduje? Wiedźmin! Kolejny dziki lokator? Corin, zobacz, kto przyszedł! Corin. To nie była ta śniączka? Tak, to ona. Witaj. Nie wiedziałem, że mieszkacie tu razem. Kiedy mi powiedziałeś, że to Sara była odpowiedzialna za moje koszmary, postanowiłam sprawdzić, czy diabeł rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują. I co, przerażająca? Przyszłam tu, ale zamiast diabła spotkałam Sarę i... Nie wiem, jakoś od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Aha! A przeprosiła? Zaczęli wyznosić miasta, żeby odgrodzić się od świata pełnego potworów. Nigdy nie wyzwolili się od strachu przed stworzeniami, które mogą się ukrywać wewnątrz kamiennych murów. Ale w rzeczywistości to nie mury zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz. Żeby znaleźć prawdziwy dom, czasem trzeba przejść długą drogę. O, cóż za przekaz! Widzicie? To, ten jeden krótki filmik był 100 razy lepszy niż magiczny przekaz, który starał się nam wyjaśnić podczas dziwnej polsko-angielskiej rozmowy podczas jazdy samochodem ASAP Rocky w serii z Need for Speed'a. Jeżeli oglądacie, wiecie, o co chodzi. Ale tak jak czułem, to było takie raczej szybkie zadanie, które nie wymagało od nas zbyt dużo roboty ani uwagi, więc jestem zadowolony. Zobaczyliśmy filmik, ładne przesłanie o życiu, możemy w takim razie się stąd wynosić. Nasze zadania, nie, to jest alchemia. L jak alchemia. Oczywiście, że te skróty mają sens. Zadania poboczne, kolejne. Gangi Nowigradu nie. Po nitce do kłębka, zarządca slumsów. Jak w ogóle wygląda dorwać juniora? Nie, zajmijmy się tym juniorem. Udaj się na ring, odszukaj kryjówkę, porozmawiaj związki z kurwiela z redańczykami. Jak wiecie, dowiedzieliśmy się od tego całego Riko, czy jak on się tam nazywał, że skurwiel dogadany jest z Redanią. Prawdopodobnie właśnie król Redanii planuje w te... Radowid chyba.
Radowid tam, któryś tam. Nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda w kwestii tych królów, ojciec, syn, który był jaki, ale no cóż, nie da się ukryć, że wolne miasto Nowigrad najlepiej jakby zbyt długo nie pozostało wolne, dlatego niewątpliwie Radowid chciałby je podbić i potencjalnie z pomocą skurwiela tutejszego gangstera bardzo łatwo byłoby mu to zrobić. Ale najpierw, zanim totalnie o tym zapomnę, widzę, że to jest rzemiosło! Kurwa. Dobra, postacie, książki, a za bardzo się przewinąłem, zadania, postać, jeżeli macie dla mnie informację szybką, jak odpalić to takie menu na klawiaturze to bardzo chętnie przyjmę informację. Postać, rzeczy do kupienia, mamy moc Igni, w ogóle na 2 poziomy z 3, nie rozumiem, jak ja te punkty w ogóle rozdawałem, ponieważ miałem niedorozwinięte skille, których kompletnie nie wykorzystywałem. Jeżeli chodzi o moje znaki, w które tak bardzo chciałem inwestować, mamy tutaj daleki art, mamy moc art, mamy tutaj w ogóle miejsce na kolejnego spela i wiecie co, myślę, że was posłucham, spróbujemy sobie aktywować aktywną tarczę z Quena. Pozwala podtrzymać aktywną tarczę, ale jej używanie i zablokowane ataki zużywają wytrzymałość, pochłonięte obrażenia odnawiają żywotność. Brzmi to interesująco, chętnie to sobie kupię. I teraz tak, żeby mi się nie pogmatwało. Moc Igni chciałbym sobie zwiększyć. Gdzie jest ta moc Igni? Tutaj jest Igni? Nie, tu jest Igni. Tu mamy moc Igni. Tak po prostu ją zbuffować, żeby tutaj była trójka. Mamy tego całego naszego akcji do rozmów, sugestia, ale czy chcę w tej chwili wydawać w to punkt? Niekoniecznie. Tutaj mamy moc Arda o 10% zwiększona, jeszcze lepsza by była, żeby po prostu te wielkie tłumy przeciwników móc rozwalić na wszystkie strony. Bardzo przydatne. No ale, nowy spell, to od razu chcę wrzucić tutaj, żeby było aktywne. Niestety nie mam jeszcze mutagenu tutaj, dopiero na 16 poziomie, ale tam 16 przyjdzie nam chyba szybko. Możemy się w ogóle za diabli dół zabrać. I tak, widziałem waszą poradę, żeby dokładnie czytać tam wszystkie notatki, żeby wiedzieć, jak najlepiej przeprowadzić tego questa i zabierzemy się za to, jak tylko skończymy te rzeczy, które są teraz w Nowigradzie do roboty, bo już tego juniora trzeba w końcu dorwać. I teraz tak, mamy 2 punkty. Myślę, że tego Arda sobie w takim razie zupgrade'uję jeszcze raz, ale nie będę dawał tego w sugestie. Na razie drugi poziom sugestii często wystarcza, ale skoro tak tego Quena zachwalacie, to zróbmy. Zobaczymy, jak dobrze będę sobie radził z używaniem tej tarczy, która wygląda tak. Po prostu. O nie, nie! Nienawidzę samego siebie. Nie chcę się bić. Kiedy był zapis automatyczny? Jezus Maria, tak dawno temu? Gdzie mnie to przeniosło? Dobra, wiecie co, chociaż, czy ja mogę stąd po prostu, czy ja muszę się tu bić? Czy oni będą mnie teraz nienawidzić? Czy ja mogę zabić? Okej! Okej! Co się właśnie stało? Dlaczego leż... Aha! Wszystkie moje... O nie, zdecydowanie tego nie chciałem robić. Wiecie, o czym zapomniałem? Że tracę pieniądze w momencie, kiedy umieram od strażników, to po pierwsze. A po drugie, że aktywacja tej tarczy spowoduje późniejszy jej wybuch. Więc zaraz wrócę. Dobra, okej, naprawiłem wszystkie moje błędy i odkryłem, że to całe menu włącza się enterem, tak więc jeżeli już pisaliście komentarze, to dziękuję, ale nie są już konieczne. Trochę inaczej to wszystko rozłożyłem. Przypomniałem sobie też, że poradziliście mi, żebym wykupił techniki szkoły Gryfa. Bardzo dobra porada i w sumie nie rozumiem, dlaczego wcześniej tego nie zrobiłem, ponieważ no, chyba czekałem, aż będę miał takiego faktycznego Gryfa. Dlatego wywaliłem sobie strumień ognia. Jasne, tracę skill z 3 punktami, więc będę miał mniejszą regenerację wytrzymałości, ale kompletnie nie używałem tego strumienia ognia i szczerze czasem bardziej mi przeszkadzał niż pomagał, bo się włączał, kiedy tego nie chciałem. A coś ten strumień ognia nie taki dobry jak kiedyś. Chociaż kto wie, może jeszcze do niego wrócimy. Wolę zwykłe cupnięcie Igni prosto w przeciwników. Ale tutaj mamy oczywiście plus 5% do mocy znaków, plus 5% do regeneracji wytrzymałości. Dzięki czemu będziemy mieli całkiem fajnego buffa, o wiele lepszego niż to. Plus no, tutaj tracę trochę wytrzymałości, a tutaj odzyskuję tę regenerację. Więc myślę, że będzie fantastycznie. 2 punkty w tarczę, tego nie zupgrade'owałem, więc myślę, że teraz jesteśmy git. A ekwipunku średnich rzeczy mam 4 sztuki, chyba że te też się liczą. Nie, to są po prostu miecze. Więc mamy 20% mocniejsze znaki. Generalnie nasze statystyki całkiem, myślę, fajnie się w tej chwili rozkładają. Nie mam tutaj nic wypisanego. Moc znaków plus 120%. Oh boy! Myślę, że będzie bardzo ciekawe, jak w końcu się zabierzemy za jakąś walkę. Preferowałbym nie ze strażnikami w mieście, żeby mi nie zabrali wszystkich moich pieniędzy. Możemy w końcu lecieć do Dixry, zapytać się go w jego fantastycznych łaźniach, czy wie coś o juniorze oraz rydańczykach.
mam takie wątłe wspomnienia z tego, co wy mi tłumaczyliście na temat króla Redanii i pamiętam tylko tyle, że jest walnięty w tej chwili, że oszalał chyba i że ma teraz pierdolca na punkcie, o to się dołem tam wchodziło, że ma teraz jakiegoś pierdolca na punkcie, w sumie sam nie jestem do końca pewien czego. W każdym razie, nie jest do końca normalny, to jest chyba kluczowa rzecz, którą warto tutaj zapamiętać. Dobra, a Dijkstra przecież... O ty, nie do golasów, dziękuję bardzo, on ma swoje biuro przecież z tej strony. Raz tutaj już do niego szedłem, tylko że chyba bez was. Dobra, Dijkstra. Masz chwilę? Mam, czego chcesz? O, jak to czego? No, darmowych informacji. Junior współpracuje z Radovidem. Jeżeli to prawda, Skurwiel ma większe kłopoty niż mu się wydaje. Ho! Masz coś przeciwko Redanii? Moje sympatie nie mają tu nic do rzeczy. Skurwiel złamał układ, jest to zdrada, niezależnie z kim teraz trzyma. Potrzebuję kogoś, kto zabierze mnie do Juniora. Na pewno masz jakieś stare kontakty w Redanii. Nie mam, ale ty masz. Oświeć mnie. Temerczyk. Był dowódca osławionych niebieskich... Roż? O, już teraz Roż powraca? Zadekował się ze swoimi ludźmi w obozie w pobliżu Oxenfurtu. Złóż mu wizytę, na pewno się ucieszy. Uuu, a to się nawet nie spodziewałem, że będziemy mieli okazję teraz się spotkać z Roszem, ale nie odmówię, nie odmówię. W końcu Rosz to jest całkiem w porządku gość. Tutaj mają swój obóz. Idealnie akurat mam chatę zielarza w okolicy, żeby móc się do niej przenieść. Tutaj kupiłem właśnie przepis na ulepszoną jaskółkę. No tak więc lećmy. Nie ma tutaj jakiegoś takiego randomowego pytajnika gdzieś w okolicy, który mógłbym sobie... Ej, dawaj mi mapę. Który mógłbym sobie zrobić, nie wiem, może jakieś wilki. O, tam nie chcę lecieć. Boję się, że tutaj mogą być jakieś takie wysokolevelowe potwory. Więc dobra, kij z tym. Pobiegnijmy po prostu do Rosza. Mogę tutaj nasłuchać, czy nie będzie jakichś wilczków w okolicy. Mogę też tutaj wejść i pozbierać wszystko, co mam w swoim ogródku. Uhuhu! Dobra, nie mogę jeszcze tak. Nie mogę się jeszcze aż tak bardzo ekscytować. Mój własny organizm nie pozwala mi się cieszyć. Pewnie wykrywa, że jestem w Polsce i tyle mu wystarczy. O proszę, wilki! Siema, wilki! No dobra, okej. Okay. Zacznijmy od takiego standardowego Quena. Walka się jeszcze nie zaczęła, więc... Woohoo! Dobra, wilki płoną. Obrażenia zostały zadane. Muszę na wilki cholernie mocno uważać, ponieważ one są potężniejsze niż można by pomyśleć. Ord! Jezus Maria. Dobra, warg dobity. To dobry początek walki. Ja bym się dał pierdolność któremuś z tych wilków. Boże, jak ten wilk tam leży długo! Teraz przetestujmy tego Quena. Ja się mogę z tym poruszać. No, no gryź mnie! Czemu mnie... Nie trafiają mnie! Halo? To miało mi regenerować życie! Dlaczego mi nie regeneruje życia? Mam wrażenie, że ich kły po prostu objeżdżały wokół tego Quena i w ogóle mnie nie gryzły. Halo? What the fuck, Wilks? What the fuck? Dobra, okej, jeszcze raz. Może nie mogę się ruszać? No nie! Nie gryzą mnie! Przed chwilą widzi... O, teraz mnie dopiero ugryzł! Ale grzmotowate to jest, dlaczego to tak dziwnie działa? Ja się nie wiem, może ugryzienia wilków po prostu nie są na tyle potężne, żeby spenetrować mojego Ultra Quena, ale wątpię. Jak mi się szybko regeneruje wytrzymałość teraz! Ledwo rzucę jeden znak, już mogę naparzać kolejnym. Jo, techniki szkoły Gryfa. Żałuję, że wcześniej tego nie kupiłem, bo i tak latałem w średnim armorze. Ale niestety przez ten cały system tego, jakie skille można sobie tutaj ekwipować, cały czas czuję się jakiś taki... Nie wiem. Słaby. Jakbym mało tych rzeczy mógł wyekwipować. Buildy wydają mi się być strasznie ograniczone przez to, jak dużo tych skilli może tutaj być aktywnych naraz. No dobra. Gdzie ten pieprzony obóz? W jakiejś dolinie? Kotlinie? Jak Kraków prawie. Mamy tutaj jakieś znaki w ogóle? Kryjówka. O, dobrze. Kryjówka temerskich partyzantów. Cieszę się, chłopaki, że znacznik tutaj daliście. Dzień dobry, dzień dobry. Pana Rosza zastałem. My tam mamy wspomnienia, chociaż ja nie poszedłem z nim, tylko poszedłem z Jorvetem w dwójce. Taki wybór przynajmniej sobie określiłem, więc... Szukam Rosza. Nie znam człowieka. Mhm. Coś jeszcze? Zejdź mi z drogi. Odsuń się. Aha, pogadaliśmy, było zabawnie. A teraz w tył zwrot i naprzód marsz. Mordo, teraz mnie wpuścisz. Uuu. Teraz wejdę do... Akcji zawsze dobry pomysł. Tak. Co? Pójdziesz szukać dzioborożców. No pójdę. Czy dzioborożcy istnieją? Czy może wysłaliśmy go na misję, która jest niemożliwa do spełnienia? Hello, Rosz. Where are you, my friendo?
Ale ma ręce, widzicie? Jak z brązu wykute. Cały i zdrowy. Pomyślałby kto. Ostatnia nadzieja Temerii. Śmiej się, ale Temeria jeszcze wróci na mapę świata. Roż, nie mogę zostawić tych ludzi samych sobie. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Oni zginą. Proszę. Koniec rozmowy. Odmaszerować. Roż, jak się błyszczy. Chyba się oliwką jakąś smaruje. Pogadajmy trochę. Nie jestem do końca pewien naszej relacji z Roszem i jakby w 100% jego postaci, poza tym, że był Temerczykiem, Temeria rozwalił Nilfgaard i mieliśmy z nim do czynienia w dwójce, ale w większości nie pamiętam. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilfgaard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dol Blatana-Carbon. I zatrzymaliśmy na 3 dni. Potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radowid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale... Ale? Ale okazało się, że Radowid nie jest wcale lepszy niż Emhyr, więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. Ha! No cóż, jak to zwykle bywa na wojnie, żadna ze stron nie jest dobra. Co tu robisz? Uganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojatel? Najważniejsza jest sprawa temerska. Czy Temeria w ogóle istnieje jeszcze? Szukam skurwiela juniora. Słyszałem o nim. Nie wiem, dlaczego szukasz go w moim obozie. Ptaszki ćwierkają, że macie wspólnych znajomych. Obaj obracacie się blisko króla Radowida. Ptaszki są stanowczo zbyt rozmowne. Trzeba będzie coś z tym zrobić. To jak? Potrafisz mi pomóc, czy mam szukać dalej? Jak zwykle masz więcej szczęścia niż rozumu. Wybieram się na spotkanie z redańskim szpiclem. Spotykamy się pod Oxenfurtem w klubie szachowym. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Proszę, proszę, od razu to jakoś poszło do przodu. Spotkaj się z Roszem przy moście w Oxenfurcie, ale bardzo chętnie. Jedna rzecz, która pozytywna wychodzi z tego całego ray tracingu, jest to, że teraz jakoś tak sensowniej potrafi działać ta cała latarnia w rozświetlaniu naszych ciemnych korytarzy wewnątrz jaskiń. Tutaj akurat tak ciemno nie jest. Nadal za dużo światła daje względem tego, jakby jak daleko się on rozciąga, ale nie jest aż tak źle. Płotka już tutaj czeka na wyjściu, ale tam płotka nam potrzebna nie jest. Lecimy do Oxenfurtu z braku lepszych zajęć, a zresztą tam kij z brakiem lepszych zajęć. Po prostu ciśniemy dalej wątek tego questa. I mnie to w sumie interesuje. Czy to są 3 różne sposoby na podejście do skurwiela? Czy może musimy zrobić wszystkie te 3 rzeczy, żeby dopiero ostatecznie mu się dobrać do dupy? Tego nie jestem pewien. Mój łącznik powinien już być. No dobra, Vernon. Kto cię zdradzi tym razem? Łącznik czeka w klubie szachowym. Załatwmy to szybko. Okej. Kim jest ten łącznik? Śliski typek. W innych okolicznościach nie chciałbym mieć z nim do czynienia. Czyli nie ufasz mu? Ja nie ufam nikomu. Tobie też. Dobra taktyka, nie będę kłamał. Chodźmy. No dobra, panie Vernon. Biegusiem poproszę, gdzie ten klub szachowy? Przepraszam, klub szachowy jest pod Oxenfurtem? No dobra, może i to ma sens. Spotykać się ze szpiegiem wewnątrz tam dużego miasta to niekoniecznie najlepszy pomysł. Przeczuwam walkę jakąś. I śmierć redańskich żołnierzy. Coś tu nie gra. A czy to wieczny ogień? Czy to będzie cór... Nie. No tak, to jest wieczny ogień. Oni mają tego takiego... dwuczęściową tą. To nie jest temerskie? Sprawdźmy, co się stało. Nie, nie wiem. Nie, no tak, on ma ten taki właśnie jakby, nie wiem, co to jest, zboże na herbie. To jest temerskie. Czy to była Temeria? Wcześniej? Nie wiem. Ojojoj, przecież to sam pan król Radowid. Tego to się chyba żaden nie spodziewał. Aha. No mordo, trochę bardziej skomplikowana jest wojna niż po prostu wykonanie nielegalnego ruchu.
No chłop wygląda co najmniej jakby pracował w takiej młodym, dynamicznym zespole w domu mediowym. Mówią, że to królewska gra. Ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gram w szachy? Bo to forma ćwiczenia? Nauka strategii? Nie. Bo lubię zbijać królów. Gram w szachy, żeby odkryć ich sekret. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przystawić ucho i słuchać. Serce pompuje życie. Zbijam pionka, słyszę rozrywane mięso. Zbijam figurę, słyszę krzyk z głębi trzewi. Zbijam konia, wzrok zaśniewa mi biały płyn. Wiesz, o co mi chodzi? Radowid, walnięty jesteś jak mało kto. Nie. Tłumacz dalej, nie, proszę. Nie. Opowiedz mi więcej. Nie wiesz, bo nie jesteś królem. Z perspektywy pionka widać tylko przyjaciół po bokach i wrogów po drugiej stronie. Król widzi szachownicę inaczej. Najwięksi wrogowie są dookoła niego. Każda bierka może zamknąć króla w matni, a wtedy szach i śmierć. Szachy, Wiedźminie, są sztuką poświęcania własnych bierek. Teraz już wiesz? Od kiedy się to bierkami nazywa? Myślałem, że to są figury. Dawaj jeszcze, tłumacz dalej. Nie, nadal nie rozumiem. Wybacz, nie jestem zbyt głupi. Przejdźmy do rzeczy. Rozumiem, że się zorientował, że jest tu szpicel. Wiedźmin sam przedstawi sprawę. Chyba, że to jest jego szpicel, tak wprost? Jego szpiclem jest sam król? What the fuck? Myślałem, że spotkamy się z redańskim szpiegiem, a nie królem. Możesz ominąć pośredników. Wykorzystaj okazję. Nie wiem, czy on nam cokolwiek powie, jeżeli współpracuje z juniorem. Chociaż junior go zdradził niby. Tylko skurwiela juniora. Wiem, że ma poparcie Redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. Umieściłem juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Wiedzą o niej tylko nieliczni. Nie będą chcieli cię tam wpuścić, ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. Ha. Właśnie wydałeś mi człowieka królu, w którego zainwestowałeś sporo czasu i pieniędzy. Zastanawiam się, dlaczego. Bo chcę zademonstrować dobrą wolę i liczę na wzajemność. Poza tym junior nie jest mi już do niczego potrzebny. Wielka czwórka przestała istnieć. W swoim czasie upomnę się o przysługę, a teraz idźcie już. Ja się nie pisałem tutaj o żadne kurwa przysługi. Porozmawiam przy innej okazji. A, czyli przyjechał tu po nic. No cóż, deal z walniętym królem, nie jestem pewien, czy byłem na to gotów, ale no już cóż, wkopałem się Mam w to, wrażenie, więc trudno. Coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. Prawie jakbym zaakceptował warunki, których nie przeczytałem. Wiesz co, Geralt, w zasadzie też chciałem cię prosić o przysługę. Mam problem z Ves i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Odwiedź mnie w obozie, powiem ci więcej. Dzięki za pomoc, Rosz, do zobaczenia. No cóż, ostatecznie wkopaliśmy się trochę, nie wiemy do końca w co, ale przynajmniej dostaliśmy informacje, na których nam najbardziej zależało. Ja nadal tylko nie mam za bardzo informacji o tym, oko za oko spotka się z Roszem, jak mam w tym wszystkim wyciągnąć Jaskra, ponieważ na razie jakby wszelkie śladami Ciri nie, dorwać juniora kierunek z Kelige to jest serca z kamienia. Jak tutaj jest jakby w ogóle... element, gdzie tutaj jest element uratowania Jaskra? Tego nie jestem do końca pewien, ale chyba się pójdę szybko zorientować.
Dobra, okej, zrobiłem research. Bałem się trochę, że zacząłem wykonywać rzeczy w jakiejś dziwacznej kolejności, ale nie. Zadanie związane z Jaskrym i ratowaniem go to jest... O, gangi z Nowigradu zakończony niepowodzeniem, tego się spodziewałem. Motyw cały związany z Jaskrem aktywuje się dopiero po zakończeniu wszystkiego, co związane z, ze Skurwielem Juniorem. Dlatego lecimy, lecimy. Wiem, że tutaj będzie też sekwencja wspomnień Ciri, aczkolwiek myślę, że wstrzymamy się w pewnym momencie teraz tego zadania, bo nie chcę nagrywać kolejnego ultragodzinnego odcinka, ale mimo wszystko mam ochotę wbić mu się do tej posiadłości i zobaczyć, co uda nam się tam zrobić. Aczkolwiek będzie to hardkorowe wyzwanie, mam wrażenie. Dobrze by było sobie tutaj jakiegoś porządnego sejwika zrobić, tak na wszelki wypadek. Zobaczmy, czy jesteśmy przygotowani. Mamy jakiś, proszę Państwa, olej na ludzi? Coś takiego? Tego nie? Nie mamy olej? Nie mam trofeum żadnego zamontowanego. Halo? Proszę mi dać jakieś trofeum, tylko nie jestem jakie. Quen, obrażenia, trupojady, akcji, wytrzymałość, przyroda. Dobra, weźmiemy sobie to trofeum. Nie wiem, czemu było zrzucone w sumie tak naprawdę. Mam też jakąś lepszą kuszę, żółtą, aczkolwiek nie mogę jej w ogóle... Szybkie sortowanie, proszę. Nie mogę jej zamontować, bo nie mam odpowiedniego levelu. 24! Boże! Taka gówniana kusza, a dopiero na 24 level. Mogę... O, przepraszam, mogę sobie też, proszę Państwa, bełty lepsze zamontować, ale które będą dobre, rozrywające, obrażenia od srebra. Obrażenia od srebra to są akurat do niczego mi niepotrzebne, jeżeli chodzi o walkę z ludźmi. 4, 6, 9, 11. Te wszystkie bełty wyglądają jakby raczej były bardziej przydatne na potwory niż na ludzi, więc nie będę ich marnował. Nie mogę się doczekać, aż już nigdy więcej nie skorzystam z tego. Cóż, filtr Petriego na znaki, ulepszona jaskółka. Dobra! Czy mam petardy jakieś fajne? Dobra, chyba wystarczy. Witam panów człowieków Skurwiela Juniora. Bijemy się? Gdzie jest Skurwiel Junior? Widziałeś go? Twardziel. Ja cię znam, skurwysynu. Widziałem, jak zabiłeś Olgierda i Wika. Nawet nie wiem, którzy to. A teraz kolej na ciebie. Rzeczywiście mogliśmy się spotkać. Olgierd i Wik, tak się nazywali? Przekaż im pozdrowienia. Let's go! Jesteś już szczęśliwy! Uhuu! Dobra, dobry początek walki. Tak zawsze lubię zaczynać moje pojedynki. A potem po prostu ich pokroić. Let's go! Hehehehe! Bąk! Jezus Maria, jak się znowu rozpłaszczył! Człowiek trójząb na drzwiach. Dobra, dziękuję bardzo za wzięcie udziału w moim TED Talk. Klucz do posiadłości. Otwieramy i wbijamy. Dzień dobry, panowie! Dzień dobry, chłopaki! Mamy tutaj jakichś kuszników! Oczywiście, że mamy tutaj pieprzonych kuszników. Dobra, nimi postaram się zająć w pierwszej kolejności, tylko muszę ich jeszcze wypatrzeć wszystkich, żeby mnie tutaj żaden... Wow, nie, nie chciałem przytrzymywać tego Quena tutaj. Nie wiem, gdzie są ci wszyscy kusznicy. No dobra, okej. Bąk! Polecieli w tych schodach, cudownie. Dobra, ale muszę uważać tutaj cały czas, ponieważ jeżeli nie będę uważał, to się proszę tylko o śmierć. Let's go! Ja znowu mam... Ja pierniczę, jak ja często mogę tymi znakami teraz rzucać. Jest niesamowite, ord za ordem. Ludzie leżą na ziemi, brzuchy do góry, kutasy skierowane ku niebu. Wuhu! Dobra, ta regeneracja wytrzymałości jest ultra OP. Oni nie mają żadnych szans, a ja podchodzę i cię kroję. Jeszcze raz mogę mu akcji rzucić. Chciałbym go tak wykończyć ładnym finisherem. O! Cholera, dobra, to jeszcze raz akcji. Każdy cios. Nie, no, nie dostałem finishera, no bo jest więcej wrogów. Niestety nie mogłem ich tutaj za bardzo przybić do ziemi, bo zbyt dobrze się bronili. Bąk, rąk, czong, fąk. Dobra, chłopaki, może... A tam mamy oczywiście, że kusznika jakiegoś. No dobra, nie to nie. Uhu! Jak ich pięknie rozpłaszcza na ścianie, uwielbiam to. Jak oni długo leżą! Chłop chyba dostaje tutaj jakąś potężną porcję przy okazji tego. Jak to się nazywa? Melatoninki, kiedy ja go trafię tym ardem. O! Udało ci się mnie trafić. Albo dobra, nie. Akurat straciłem trochę życia. Wstawaj! O, nie chciałem go dobijać, chciałem go tylko ciachnąć na pobudkę. Dobra, trudno się mówi. No okej, panowie mini skurwiele. Jeżeli to jest Skurwiel Junior, no to nie będzie ani senior, ale to będzie taki złodupiec mini. Przeszukaj rezydencję. Gdzie jesteś jest... Jesteś już ścierwem! Tak? Jezus Maria, Boże, jak dobrze. Okej, okay, to jest idealna okazja, żeby przetestować mojego Quena. Do odzyskania życia. Ej, odzyskałem życie! Ej! Jeszcze tarcza wybucha, ja mogę wrócić do krojenia ich. Nic nie widzę. Nie mogę teraz niestety sobie wybrać chyba pochodni. Chociaż może mogę? Latarnia? Let's go! Przynajmniej widzę, jak was będę mordował. La 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 la!
No dobra. Pozwiedzajmy w takim razie. Myślę, że Junior nie będzie miał nic przeciwko, że sobie tutaj najpierw przeszukamy jego rezydencję, zanim się za niego zabierzemy. Szafa. Szafa. Winogrona i srebrne pantalony? Absolutnie nie wygląda jak coś, co wygodnie by było nosić. No ale nie mi oceniać, czym tutaj się zajmują psychopatyczni gangsterzy. Może i lubią nosić srebrne pantalony. No i co z tego, że niewygodne, pokazują mój blichtr. Też wątpię, żeby taka osoba jak Skurwiel Junior znała słowo blichtr. Wilcza zamieć. No dobra, tutaj to tak za bardzo nic nie widzę. Drzwi nie mogę otwierać. Piwnica. Dzień dobry, piwnico. Jacyś ludzie tutaj są, czy może tylko tona wina? O! Bąk. Co się tutaj kryje? Jaskinia? No dobra, co ja znajdę w tej jaskini? Tajne wejście? Przejście? Czy to jest wyjście, czy to jest wejście? Zamknięte. Aha, no to sobie pozwiedzałem. No cóż, nie mogę narzekać. Odkrywam nowe miejsce w jego rezydencji. Ale jego bym chciał najbardziej znaleźć, a niekoniecznie takie ciekawostki. Szczególnie, że donikąd mnie to nie doprowadzi. Dobra, Geralt, zasuwaj z tą latarnią. Lecimy. Faktycznie muszę przyznać, ten Quen, który mi odnawia życie, bardzo fajna zabawka. Będę częściej korzystał. Dziękuję za poradę i poleckę. Gdzie ja powinienem iść? Może jednak w tym... Nie, no to on musi być chyba w tym budynku. Tutaj niczego innego nie ma. Poleca mi tutaj przeszukać te rezydencje, ale tutaj nie ma nawet zbyt wielu miejsc do przeszukania. Chyba, że jakieś alternatywne, tylne wejście. Jedyne większe przygotowania, jakie mogłem poczynić, to było naostrzenie moich zbroi, wypolerowanie moich tych rzeczy. Ale to już mniejsza. Piętro chyba tu jakieś powinno być, nie? Tak mi się coś wydaje. Schodów tutaj nie ma żadnych. O! Nie, wyszedłem teraz na tył. To akurat wiele nie zmienia. No halo, Skurwiel, gdzieżeś jest? Mam tutaj niby pokazany zakres, w jakim mam przeszukiwać te rezydencje, ale niczego tutaj sensownego znaleźć nie mogę. Nie da się tutaj naprawdę... O, da się wejść na górę! Dzień dobry! F5. Na wszelki. Oj, mamy tutaj. Skurwysyn, jeśli tknął Ciri, nie daruj mu tego. Ta, tutaj zaczynamy widzieć prawdziwe oblicze Skurwiela Juniora. Kobiety, no może nie ukrzyżowane, ale przybite do ściany, rozebrane prawie do naga. Uwaga, jeżeli będzie tutaj dużo nagości pośród tych ciał, które będą za drzwiami, to wybaczcie, ale... Och, no właśnie. Martwe, nagie kobiety ze spuszczoną krwią z ich ciał. Jeszcze koziorożec wytatuowany na plecach. Jezus Maria. Łezki sobie wytatuowałeś pod okiem. A może to ten... Apostrof? O! Jezus Maria, ale gonga dostał. Dobrze, że się nie nabił na przykład głową na kant stołu i nie umarł tu i teraz na miejscu. Masz ma bardzo twardą głowę po tym, jak go matka biła. To mi się podoba. Geralt robi teraz dokładnie to, co ja myślę. Trzeba chłopa zmiękczyć przed rozmową. Dosłownie, połamać mu parę kości, żeby... Nikt tu nie przyjdzie. Wszyscy nie żyją, paściarzu. Przestań! Nie będę ukrywał, na milszy początek rozmowy nie zasługuje. Tak! Czego chcesz? Ja chciałbym cię jeszcze trochę pobić. Witaj, Junior. Przyszedłem pogadać. Pogadać. Zrobię wszystko, co chcesz. Naprawdę się musi Geralt wstrzymywać, żeby po prostu nie lać go dalej po mordzie. Na krzesło. Zdejmuj gacie i zamontuj te dwa metalowe uchwyty do każdego jaja. Po co? Nie zadawaj zbędnych pytań. Na początek zadam kilka pytań. Wszystko powiem. Szukam pewnej dziewczyny i trubadura. Wiem, że się z nimi widziałeś. Dziewczyna? Jaka kurwa... Nie... Miała szare włosy i miecz na plecach, jak ja. Tak, tak. Była taka. Pamiętam. Każda odpowiedź pytaniem na pytanie to jedno przywalenie w mordę. Teraz skup się i mów prawdę. Wiesz, dlaczego nie możesz mnie okłamać. Nie będę kłamał. Przeszedłem bardzo długą drogę. Może ten nogi znaleźć. Jestem bardzo zły i zmęczony. Musiałem zabić bardzo wielu ludzi w mieście. Część z tych ludzi próbowała mnie oszukać. Nie podobało mi się to.
Czuję, że jeszcze jedno kłamstwo przelałoby czarę goryczy. Byłbym jeszcze bardziej zły. I zrobiłbym coś, czego bym później żałował. Wiesz już, dlaczego nie możesz skłamać? Tak. To dobrze. Oszukujesz siwego, zarobisz nagiego. Miecza prosto w trzewio. Interesuje mnie, w jaki sposób szarowłosa dziewczyna trafiła do ciebie i co się z nią stało. Co się z nią stało? To ona na mnie napadła. Jeszcze raz skłamiesz i utnę ci jaja. Umowa była taka, że ja im naprawiam magiczne fila coś tam, a dziewuszka i fircyk przynoszą mi skarb Ziggy'ego Roivena. Nie przynieśli, no to trochę się wkurzyłem, przyznaję. I co zrobiłeś? Złapałem tego ich przydupasa Dodo i czekałem, aż po niego przyjdą. Zobacz, o, to chcieli zreperować. Jak wygodnie, że to sobie tutaj trzymał. Jak niby miałby się naprawić? Nie ja, ale znam tu różnych ludzi. Kręcisz, ja oczekuję konkretu. Brutalne przesyłanie. Powiem ci wszystko, wszystko po kolei. A i zaczyna się. Wspomnienia. W sumie całkiem elegancki sposób na pokazanie dokładnie tego, co się działo u Ciri. W sensie, po co wysłuchiwać tylko kolejnych opowieści, skoro po prostu można nią pograć i tyle. Pamiętam, że sporo walki tutaj jest. Spokojnie, Jaskier. Przecież nie zostawimy Dudu w rękach skurwiela juniora. Wiem, ale moje przeczucie jest głuche na racjonalne argumenty i nie daje się zagłuszyć sentymentami. Weź się w garść, Jaskier. Musimy skupić się na celu. Przecież tak tylko gadam. Więc zamilknij. Uff. Wiedziałeś się, gdzie dokładnie skurwiel junior przetrzymuje Dudu? W pokoju na ostatnim piętrze, tym z balkonem. Mhm. Przejdę po dachach. Ty czekaj na mnie przed domem skurwiela. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale staraj się nie rzucać w oczy. Jeśli zrobią ci krzywdę, ja nie daruję tego skurwielowi. Muszę wejść na... Spokojnie, Jaskier, Ciri jest bardziej zaradna, niż możesz sobie wyobrażać. Ale zobaczymy, jak zaradna będzie w moich rękach już w kolejnym odcinku, moi drodzy. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka. Ja uciekam. Pa, pa.